Arkadiusz Milik i Bartosz Salamon na pewno nie zagrają w meczu ze Szwecją, a Krzysztof Piątek walczy z czasem, jednak jego występ i tak jest bardzo mało prawdopodobny. Siemano, witam was, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Między innymi o kibicu, który zaatakował Matiego Casha, usłyszał wyrok. Właściciel Manchesteru City kupił kolejny klub, a fani protestują. Hiszpańskie media zarzucają Garethowi Bale'owi kłamstwo, a on się z tego śmieje. Eden Hazard przejdzie kolejną operację. Eriksen o swoim powrocie do reprezentacji Danii. Rosyjski oligarcha Roman Abramowicz przyjechał do Polski. Cel jego podróży jest tajemniczy, a Gabriel Slonina być może trafi do Premier League. Wczoraj dołączyło do nas ponad 200 nowych osób, bardzo wam za to dziękuję. A my lecimy po okrągłe 250 tysięcy widzów, dlatego jeżeli ty jesteś fanem piłki nożnej, a naszego kanału jeszcze nie subskrybujesz, to zachęcam cię, aby zmienił to w tym momencie. Wczoraj opublikowałem materiał także na kanale Nie Grasz, Nie Wygrasz, tak więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, link macie w przypiętym komentarzu. A teraz zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan, z kodem Landry600 macie freebet o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl. Niestety potwierdziły się najgorsze informacje dotyczące stanu zdrowia Arkadiusza Milika i Bartosza Salamona. Ta dwójka na pewno nie zagra w meczu z reprezentacją Szwecji. Dla nas to naprawdę jest wielki cios, bowiem obniża nasze szanse na zagranie na mundialu. Po meczu ze Szkocją wczoraj w Katowicach obaj piłkarze przeszli badania. Tak powiedział rzecznik naszej kadry, pan Jakub Kwiatkowski. Badanie USG potwierdziło naderwanie mięśnia dwugłowego u Arka Milika. Uraz wyklucza występ Arka w meczu ze Szwecją. Zawodnik pozostanie na zgrupowaniu i będzie poddany zabiegom rehabilitacyjnym. Przerwa w grze potrwa około 2 tygodni. Bartosz Salamon opuścił zgrupowanie i wyjechał do Włoch na konsultację medyczną uszkodzonego mięśnia przywoziciela. W przypadku Krzysztofa Piątka trwa walka z czasem. Sam zawodnik jest zdeterminowany, aby móc zagrać w meczu ze Szwecją. Tutaj także jest mowa o Krzysztofie Piątku, bowiem on także jest kontuzjowany. Nie powiedziałem o tym we wczorajszym filmie, gdyż wtedy jeszcze nie wiedziałem, że ma założone szwy. Doszło do urazu tuż obok Achillesa. Jacek Kurowski, który był obecny na przedwczorajszym meczu, napisał, że w bucie krew po prostu chlupała. To dobrze nie wyglądało na obrazkach i na pewno takie też nie jest w rzeczywistości. Niestety to spotkanie ze Szkocją dla nas okazało się być opłakane w skutkach, ale myślę, że nie powinniśmy winić tutaj osób, które podjęły decyzję o tym meczu. My w końcu dostaliśmy awans do meczu finałowego. Szkoci nie mogli zagrać z Ukrainą, więc po prostu wypadałoby, abyśmy to my z nimi zagrali, no i tak się stało. Szkoda tylko, że oni nie uszanowali zdrowia naszych piłkarzy i uszkodzili ich bardzo poważnie. Pamiętacie jeszcze tę sytuację, jak około 2 miesięcy temu Matty Cash oraz Lucas Digne zostali trafieni rzuconymi przedmiotami z trybun. Wtedy Aston Villa mierzyła się z Evertonem. Celebrując bramkę, piłkarze Aston Villa znajdowali się pod sektorem kibiców rywali. Wtedy jeden z nich, dokładnie 19-latek o nazwisku Roger Tweedle, rzucił w ich kierunku plastikową butelką. W głowę dostał Matty Cash, a następnie francuski defensor. Tym wydarzeniem zajął się sąd i wczoraj poznaliśmy wyrok w tej sprawie. Nastoletni fan przez 4 lata nie może pojawić się na jakimkolwiek stadionie na Wyspach, a oprócz tego musi odpracować 100 godzin społecznie. Sąd skazał go także na 8 tygodni więzienia w zawieszeniu. City Football Group, czyli właściciel takich drużyn jak Manchester City, New York City czy Melbourne City, dokonali kolejnego zakupu. Wczoraj klub z drugiej holenderskiej ligi, czyli NAC Breda, poinformował, że City Football Group pozyskało 100% udziałów klubu i od teraz to tylko oni są właścicielami tej drużyny. Okazuje się, że cała ta sprawa była bardzo dobrze tuszowana i komuś na tym musiało zależeć. Dopiero kilka tygodni temu pojawiły się pierwsze pogłoski dotyczące sprzedaży klubu. Oddanie klubu nie spodobało się kibicom i zaczęli protestować. Stadion i boiska treningowe zostały przyozdobione w transparenty wyzywające i obrażające City Football Group. Gareth Bale w ostatnim meczu reprezentacji Walii zdobył 2 bramki. Jeden gol był naprawdę cudowny, z rzutu wolnego w okienko. Zagrał naprawdę świetny pojedynek i był chwalony wszędzie. No właśnie, tylko nie w Hiszpanii. Wydaje mi się, że możecie domyślać się, co było tego powodem. Zgadza się, bardzo dobrze myślicie. Chodzi o to, że Gareth Bale w Realu Madryt prawie w ogóle nie gra. Ostatni raz na boisku pojawił się na 4 minuty w pierwszym meczu z Paris Saint-Germain przegranym 1-0. Od tamtej pory miał być kontuzjowany lub nieprzygotowany do gry, a teraz hiszpańskie media zarzucają mu kłamstwo i udawanie kontuzji. On tak to skomentował. Nie muszą wysyłać im żadnej wiadomości, nie marnuję na to czasu. To obrzydliwe, powinni się wstydzić. Będę harować do ostatniego tchu dla tego kraju. Dziś wszyscy to robiliśmy. Nie Gareth Bale, a Eden Hazard w tym momencie jest jeszcze bardziej niedostępny. Znów czeka go operacja, która to kolejny raz wyklucza go z gry nawet na 4, a być może 6 tygodni. Problemem jest dalej ta słynna kostka, w którą już kilka lat temu została wszczepiona specjalnie
specjalna płytka. Niestety ta operacja jest potrzebna kolejny raz i z tego wynika, że coś w stawie skokowym wymaga naprawy. Od czasu transferu do Madrytu jest jednym z najbardziej pechowych piłkarzy. W kwietniu na Zielonej Murawie na pewno się nie pojawi, a tym samym uniknie pojedynku ze swoją byłą drużyną, czyli Chelsea. Co z nią królewscy zagrają w ćwierćfinale Champions League? No cóż, nam pozostaje życzyć tylko szybkiego powrotu do zdrowia. Reprezentacja Danii dzisiaj wieczorem rozegra spotkanie towarzyskie z reprezentacją Holandii. Oni w tym momencie zapewnili sobie awans do mundialu dzięki wygranej w grupie oznaczoną literką F i nie muszą męczyć się w spotkaniach barażowych. Do kadry powołany został również Christian Eriksen. Jest to jego pierwsze powołanie od Euro 2020, gdy to walczył o życie w trakcie meczu z Finlandią. Obecnie występuje w Premier League, a dokładnie w Brentford. Tam rozgrywa spotkania po 90 minut, więc z tego wynika, że wszystko jest w porządku. Tak on sam powiedział o swoim powrocie do drużyny narodowej. Nie byłoby mnie tutaj, gdybym nie był pewny tego, że jestem w stanie znów grać w reprezentacji i nic złego mi się nie stanie. Miałem szczęście, że lekarze i ich badania potwierdziły, że wszystko jest ze mną dobrze, że mogę znów zagrać. To było trudne dla wszystkich. Dużo rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło. Od tego czasu skupiłem się na tym, aby w pełni dojść do zdrowia. Wszystko szło dobrze i nadszedł czas na powrót. Ten news może nie do końca związany jest z piłką nożną, ale dotyczy Romana Abramowicza, a on w końcu jest właścicielem Chelsea. Dziennikarz superwizjera Jakub Stachowiak poinformował, że rosyjski oligarcha przyjechał do Polski. Wjechał do naszego kraju na portugalskim paszporcie, bowiem kilka lat temu taki uzyskał. Dwa dni temu wieczorem miał przekroczyć polsko-ukraińską granicę, bowiem wcześniej ponoć prowadził rozmowy z samym prezydentem Ukrainy. Ale dlaczego pojawił się w naszym kraju? No tego tak naprawdę nie wiemy i pewnie się nigdy nie dowiemy. Ale spekuluje się, że może mieć to związek z wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Polsce. Abramowicz ma naprawdę wielkie wpływy, no i kto wie, być może spotka się nawet z samym Bidenem. Gabriel Slonina może trafić do wielkiego europejskiego klubu, a dokładnie to chodzi o Chelsea, która ponoć już od dłuższego czasu prowadzi rozmowy z jego agentem. Te doniesienia potwierdza sam Fabrizio Romano, więc na pewno nie są one wyssane z palca. Cała operacja ma wynieść od 7 do maksymalnie 10 milionów euro. W tym momencie broni on bramki dla Chicago Fire. The Blues mają jednak problem, bowiem sankcje nałożone na Romana Abramowicza dotykają także ich. No i jasne jest, że w tym momencie takiego transferu po prostu przeprowadzi. Nie mogą. Planowany był wstępnie na marzec lub sierpień, ale jeżeli nic się nie zmieni, no i te sankcje dalej będą obowiązywały, to wtedy być może Amerykanin polskiego pochodzenia zdecyduje się na transfer do innej drużyny. A co wy o tym uważacie? Dajcie znać tam na dole w komentarzu. Na dzisiaj to już koniec. Bardzo dziękuję, że oglądałeś, czy też oglądałaś do samego końca. Każdego z was oczywiście zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Pamiętajcie o tym, że lecimy po 250 000 widzów, a bez was to się nie uda. Dlatego jeżeli interesujecie się piłką nożną, a tego kanału jeszcze nie subskrybujecie, to myślę, że po tym filmie przekonałem was, aby tego dokonać. Zachęcam także do obejrzenia innych filmów. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!